Witajcie na kanale Mathematics. Jak w każdą środę o 14:00 kolejna dawka matematyki. Nadal kontynuujemy naszą serię z pokera, więc poprzednio było o prawdopodobieństwie zdobycia 5 kart specjalnie ułożonych, czyli był to poker albo poker królewski. Dzisiaj o ułożeniu 4 kart w specyficzny sposób, czyli będziemy rozmawiać o prawdopodobieństwie zdobycia karety. Kareta to 4 karty na przykład tej samej figury albo tego samego numeru, na przykład 4 siódemki. Nie wiem, jakie jest słowo po polsku, które by to tak połączyło. Po angielsku mówimy rank. Rank, czyli no właściwie ranga. Można by powiedzieć, że kareta to 4 karty tej samej rangi. Tak jak na przykład 4 asy tutaj, 4 siódemki, 4 dwójki, to są nasze karety. I żeby zdobyć prawdopodobieństwo karety, no to musimy przede wszystkim według naszej definicji prawdopodobieństwa jakiegoś sukcesu, który definiujemy jako ilość sukcesów dzielone przez ilość możliwości. Ilość możliwości rozdania 5 kart, to już policzyliśmy 2 odcinki temu. Możliwych rozdań 5 kart jest około 2 miliony 600 tysięcy. Dzisiaj musimy teraz tylko obliczyć ten licznik. Na ile sposobów możemy sobie rozdać 4 karty tej samej rangi i pokażę Wam dzisiaj 3 sposoby, żeby to obliczyć, ok? Sposób pierwszy, chyba najbardziej taki prostacki, ale działa. Zobaczcie, ile jest możliwych karet. No zastanówcie się, albo kareta asów, królów, dam, waletów, dziesiątek i tak dalej, aż do dwójek, kareta dwójek, czyli w sumie macie 13 karet. Także 13 karet to jest nasz licznik tutaj. No, oczywiście nie, hola, hola, bo to nie chodzi o to, ile mamy karet, tylko o to, ile mamy rozdań tutaj wśród tych 2 milionów 600 tysięcy, które miałyby w sobie kareta. Rozdanie to jest 5 kart, a nie 4. A zatem to jest tylko jedno rozdanie, ale to nie musi być dwójka. Taka tref może być na przykład król, prawda? To już jest drugie rozdanie, trzecie, czwarte, piąte, szóste, siódme. Ile mamy takich rozdań z karetą asów? No mam w ręce 48 kart, a zatem na każde z tych 13 karet przypada tak naprawdę po 48 kart, a zatem mamy 13 razy 48 możliwych rozdań z karetami. Ok? Zapiszmy to. A zatem mamy 624 rozdania z karetami. Ok, to był najbardziej prosty sposób, jaki udało mi się wymyśleć. Teraz drugi sposób, chyba trochę bardziej profesjonalny, taki na pewno bardziej elastyczny, który nam mógłby na przykład się zmienić w zależności od tego, jak zmieniają się karty, byłoby to łatwiej do zmiany. Będzie on używał kombinacji, a zatem będę musiał trochę polegać na Waszej wiedzy o kombinacjach, ok? Na ile sposób można wybrać karetę? Najpierw możemy na przykład wybrać sobie rangę, prawda? Od asa do dwójki, czyli z 13 rang musimy wybrać jedną. Teraz, gdy ranga już jest wybrana, to należy wybrać pozostałe karty, żeby kareta była uzupełniona, bo tutaj na razie mamy tylko od asa do dwójki, ale jeszcze nie mamy tych 4 kart, więc praktycznie trzeba by to pomnożyć przez 4 karty, czy z 4 kart wybierz 4, no, czyli wybierz wszystkie, czyli tak właściwie to niczego nie zmienia, ale tak jak powiedziałem, to nam dodaje elastyczności, gdyby na przykład z 4 wybieralibyśmy 3 albo 2, to w dalszych odcinkach będzie miało znaczenie, ok? Także nasza kareta już jest wybrana i uwierzcie mi, że to się wymnaża do 13, czyli będziemy mieli naszą 13. Ale pozostaje nam jeszcze ta osobna karta tutaj, prawda? Tą piątą kartę będę wybierał podążając za całym schematem, prawda? Czyli muszę wybrać rangę tej karty od asy do dwójki, ale jest oczywiste, że nie będzie tej rangi, którą już tutaj wybrałem, prawda? Czyli jeżeli wybrałem tutaj siódemkę, to to jest od dwójki do asa, ale bez siódemki. Czyli z 12 rang wybiorę sobie jedną. No i na tej randze mamy 4 karty, a zatem z 4 wybierz jedną pozostałą. Te liczby muszą się dodawać do 5, prawda? Mamy 5 kart w ręce, oczywiście to wszystko wymnażamy. No i zobaczcie, co z tego będzie. 624, dokładnie tyle samo. Wybaczcie, nie będę tutaj Wam pokazywał w tej chwili, w jaki sposób policzyć te kombinacje. To może jakiś inny odcinek, ale to się wszystko zgadza. Jeszcze teraz wszystko szybko przyszło do głowy, że przecież to można by zapisać troszkę inaczej. Jeżeli piąta karta jest do wzięcia, no to my wiemy, że z 48 muszę wybrać jedną.
Więc to również, to jest jakby kolejny ekstra, bonusowy sposób. Tego nie przewidziałem, no ale czasami takie rzeczy przychodzą do głowy i podejrzewam, że jest jeszcze więcej sposobów. Ok? I teraz trzeci, ten właściwy sposób, żeby wyliczyć ilość rozdań z karetą. Ok, przyjrzyjmy się, gdy rozdają nam karty, dajmy na to, otrzymaliśmy asa i dwójkę. Mamy jeszcze szansę na karetę? Mamy. Czyli moglibyśmy zacząć od tego, że na samym początku jest ok, jeżeli z 13 rang otrzymamy dwie. Mogliśmy sobie takie wybrać, ok? Teraz dają nam dalsze karty, dealer nam daje kolejne karty, no i teraz co potrzebuje? Potrzebuje z jednej z tych rang, dajmy na to z asa, potrzebuje drugiego, trzeciego i czwartego asa. Czyli tak naprawdę potrzebuje, gdy już są rangi wybrane, potrzebuje cztery karty właśnie z tej konkretnej rangi, czyli cztery, kombinacje cztery. A ta pozostała karta, no to ona jest wybrana jako ranga, czyli dwójki, ale nie jest powiedziana, która dwójka, czy tref, czy pik, czy kier, czyli tak naprawdę to mogłaby być jedna z tych czterech, które tam zostały. Czyli jeszcze raz, to wybiera nam rangę, to wybiera nam cztery karty naszej karety, a to wybiera nam piątą kartę pozostałą. Więc policzmy, ile to jest. O, 312, coś o połowę mniej. Co tu jest nie tak w tym rozumowaniu? Wydawało mi się, że matematyka zawsze powinna doprowadzać do tego samego rozwiązania. Otóż zobaczcie, co tutaj zrobiłem. Wziąłem dwie rangi, jedna dostanie cztery karty, a druga dostanie jedną. Czy już tu brakuje wam? No oczywiście, jeżeli ja mówię, że as dostanie cztery, a dwójka dostanie jedną, to jest tylko połowa karet z tymi dwoma rangami, prawda? Jaka jest druga połowa? No mogłyby być na przykład cztery dwójki, jeden as, czyli stąd właśnie trzeba to pomnożyć poprzez ilość, jakby tak, permutacji tych dwóch obiektów, prawda? Czyli razy dwa silnia, innymi słowy, razy dwa. A zatem jak wam się podoba ten trzeci sposób, ja go tak nie do końca lubię, w klasie go nie pokazuję prawie nigdy, zależy jaki mam studentów, jeżeli takich łapiących to mogę, dlatego gdy tutaj już muszę użyć słowa permutacje, no bo tutaj wszędzie są oczywiście kombinacje, zawsze ich uczę, że kolejność w ręce kart nie ma znaczenia, ale gdy pod takim kątem do tego podchodzę, że wybieram dwie rangi od samego początku, jedna ta otrzymuje cztery, a ta otrzymuje jedną, to nie liczy to przestawienia ich. Więc tak naprawdę kolejność jakby miała znaczenie, jeżeli ta pierwsza zawsze otrzymuje cztery, a ta druga jedną. Więc w tym wypadku można by uznać to jako permutację, więc trzeba by to pomnożyć przez dwa silnia, albo jeżeli chcecie zrezygnować z tych dwa silnia, wtedy użyjcie tutaj permutacji. To jest takie troszkę już, sami widzicie, troszkę inne podejście, ale to wszystko oczywiście działa. No i nie pozostało nam nic innego, tylko w końcu policzyć to prawdopodobieństwo tej całej karety w rozdaniach. A zatem dwie setne procenta z hakiem. Mam nadzieję, że wam się dzisiaj podobało. Koniec 42 odcinka, a zatem wiszę wam 42 pompki w szczytnym celu 1000 subskrybentów do następnego odcinka. Zapisujcie się na kanał MathyMagic. Nadajemy co środę o 14. Zaczynamy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128,